Pani Magdo, 10 lat kuchennych rewolucji to jest na pewno ogromna radość, ale jestem też przekonany, że to jest ogrom pracy. Dlatego pytanie sobie wymyśliłem takie na początek. Jakie muszą być warunki spełnione, żeby pani czuła się komfortowo na planie programu i właśnie rozpoczęła pracę? Wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest mieć te osoby, do których mam zaufanie. Nie być sama, być otoczona moimi najbliższymi współpracownikami, mieć z nimi kontakt, bez tego nie potrafiłabym żyć. Muszę mieć ludzi wokół siebie i tych ludzi, którzy pomagają tworzyć te kuchenne rewolucje. A czy są jakieś pory dnia, w których pani się po prostu lepiej pracuje? Mi się lepiej pracuje od godziny 4. Wcześniej nie, bo ja... 4 po południu, 16. Wcześniej nie, dlatego że ja nie śpię do 6 rano. Adrenalina jest na maksa. I ona się uspokaja o 6 rano. Śpię do 8, o 8 budzą mnie telefony. Zasypiam o 11 i śpię do 2. A czy takim też warunkiem, żeby pracować, są na przykład wygodne buty? Bo zauważyliśmy, że chyba teraz więcej jest tych płaskich. No, jeśli chce się pracować szybko i ma się małą ekipę, to wygodne buty są podstawą. Dzisiaj są eleganckie buty. Czy są też pewne rzeczy, których my nie widzimy na ekranie, a przecież one muszą być, żeby kuchenne rewolucje stworzyć? Myślę sobie na przykład o komfortowym miejscu, gdzie pani może odpoczywać. Jak pani wybiera te naprawdę? Kamper, dostałam kamper od firmy z Poznania. Wypożyczono mi go i w tymże kamperze dzieje się wszystko. A to jest jakoś specjalnie wyposażone, żeby pani czuła się tam świetnie? Co tam jest? Łóżko, mam prysznic, mam łazienkę, mam kuchnię, mam lodówkę, mam mikrofalę, której nie używam. Mam cudowny stół, mam 4 fotele, mogę dyskutować projekty, jak ma wyglądać wnętrze. Jest miejsce, żeby żyć i żeby móc mieć odrobinę intymności. Jest tam łóżko, ale nie wierzę, że spędza tam pani noce. Chyba są specjalne hotele. Ale potrafię zasnąć na pół godziny, żeby nie umrzeć. A jeszcze tylko, jeżeli mogę o te hotele właśnie dopytać, no bo hotele w Polsce są różne, lepsze, gorsze, czy też pani... Ja najlepsze. Najlepsze jest, żeby było bardzo dobry materac, genialna klimatyzacja, możliwość otwarcia okien, fantastycznie jak jest balkon i widok na to zielonego, na przepiękną przestrzeń, na jezioro, żeby był dobrze położony, żeby był fajnie prowadzony. No i niestety, musi mieć minimum 4 gwiazdki. Przykro mi, ale 3-gwiazdkowe hotele zazwyczaj rozczarowują. Pani stworzyła 280 restauracji. Imponujący wynik, jak córka Lara dzisiaj wspomniała, na szczęście mama ich nie prowadzi, tylko była kreatorem. A czy jest jakiś taki zamysł, żeby poza choćby Schroniskiem Smaków, które jest dość nową restauracją, stworzyć coś jeszcze swojego? Tak, mam wiśle nową restaurację przy hotelu Aries, nazywa się Polka, następna Polka, trzecia Polka, ale przede wszystkim dzisiaj jest rocznica Fukiera, 30. rocznica Fukiera, 6 marca. Fukier się otworzył 30 lat temu. No to dzisiaj w takim razie kilka powodów do świętowania, a nie tylko jeden. Dziękuję pięknie, trwajmy w tym projekcie jeszcze drugie 10 lat, bo oglądamy z zaangażowaniem.